की जय, वैष्णव विंद की जय। Come here. The Brahmin, Brahmin is a person, to osoba, who has to decide to live for the truth, która decyduje się żyć dla prawdy. I poddać się przewodnictwu mistrza duchowego. Trzymaj to w cieniu, to powinno być w cieniu. Powinniśmy zostać brahminami. Powinniśmy zostać czystymi wielbicielami Pana. Brahmin to nie duszpasterz. To nie szaman. Brahmin jest po prostu oddany prawdzie, cokolwiek mogłoby to znaczyć. Brahmin przebywa w żywiole harmonii, sattwie. Jest przyjacielem wszystkich. Brahmin jest jak niczym lekarz pogotowia ratunkowego. Więc gdy ludzie go potrzebują, on jest gotowy. Brahmin zostaje zaakceptowany poprzez przyjęcie świętej nici i mantry Gayatri. To oznacza, że jest się całkowicie zaakceptowanym przez Krysznę, jeśli otrzymuje się tą drugą inicjację. To oznacza, że twoje zobowiązanie, by przekazywać tę wiedzę innym, zostało oficjalnie ustanowione. Jednocześnie wiesz, że nie możesz tego robić na własną rękę. Potrzebujesz pomocy. I ta pomoc przychodzi z góry. Przychodzi poprzez, można tak to nazwać, rodzinę duchową. W Kali Yudze odnalezienie rodziny duchowej nie jest łatwym zadaniem. Wszyscy musimy wykonywać ciężką pracę, by nasza rodzina była prawdziwą rodziną, żeby posiadała integralność, żeby przestrzegała zasad prawdy. Jana Vigyana Ashtakyam Brahma Karma Swabhavajam. Thank you. So, a Brahmin works by those principles. Więc Brahmin, który postępuje zgodnie z tymi zasadami, sprawia, że jego życie staje się bardzo pomyślne. Samo. Jest zawsze pełen spokoju. Jest wyrzeczony. Tolerancyjny. Saucham. Jest czysty. Jego wiedza jest pełna mądrości. Jana Vigyana ma wiedzę i ma mądrość. Sama wiedza nie wystarczy. Konstytucjonalna prawda sprawia, że dzieją się pomyślne rzeczy, że ludzie stają się szczęśliwi. It's a very
Zostać brahminem to bardzo wzniosłe osiągnięcie. Ale wynika to z urodzenia, ale z kwalifikacji. Dana jest jedną z głównych cech brahmina. On zawsze daje, 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 daje. Cokolwiek dostaje, dostanie, daje. A najważniejszą rzeczą, jaką ma, jest wiedza. Ponieważ ma wiedzę, zawsze jest gotowy, by dawać wiedzę. A jeśli dostaje coś jeszcze, daje coś jeszcze. Jeśli ma dom, otwiera drzwi, wejdź, zostań ze mną. Każdego ranka daje wykład. Po czynnościach puja, po uwielbieniu swojego pana, daje wykład. Brahmin jest troskliwą osobą, dba o każdego. To sprawia, że Brahmin jest przyjacielem wszystkich. Cieszę się, że mamy dziś kilku Brahminów więcej. Witajcie w rodzinie Brahminów. Brahmin jest mistrzem duchowym w społeczeństwie wedyjskim. Jest odpowiedzialny za to, żeby społeczeństwo funkcjonowało we właściwy sposób. Oczywiście, aby to osiągnąć, społeczeństwo również musi słuchać jego. Oczywiście, jeśli ktoś go nie słucha, nie może ponosić odpowiedzialności za to. Srila Prabhupada powiedział nam: otwieram szkołę dla brahminów. I tą szkołę dla brahminów staramy się ją kontynuować. Ale nie myślcie, że ta święta nić was ocaliła, czy mantra Gayatri, czy danda, czy stanowisko. Jedyną rzeczą, jaka może was ocalić, jest prawda. Łaska. Łaska Brahma Bhava. To może was ocalić. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Pracuj w duchu Brahmina, a staniesz się Brahminem. Nie myśl, że jesteś Brahminem tylko dlatego, że dostajesz inicjację. Zostajesz Brahminem, kiedy przyjmiesz to, o czym tu mówię, do serca. Jesteśmy w tak pięknym miejscu. Pięknym, niezwykłym miejscu. Krishna pokazuje światu obfitość swojej miłości. Czy Brahmin musi być Vishnuitą? Dobre pytanie. Właściwie nie. Vishnuita stoi wyżej niż Brahmin. Ponieważ przyjął Najwyższego Pana i zgodził się poświęcić Mu swoje życie. Brahmin może mieć wszystkie cechy brahmińskie, ale mógł nie poddać się całkowicie Najwyższemu Panu. Dlatego w Indiach jest grupa ludzi zwana Smarta Brahminami. Są bardzo wysoko wyedukowani. Są na pewno lepiej wyedukowani niż większość z nas. Ale jeśli chodzi o oddanie duszy Krysznie i służenie Panu Chaitanyi, nie mają takiej relacji. Więc nie myślcie, że Brahmin że pozycja Brahmina wystarczy. Tylko czyste oddanie Bogu to jedyna rzecz, o której można powiedzieć, że wystarczy. Więc życzymy Wam wszystkim, byście stali się czystymi wielbicielami Pana, znacznie więcej niż Brahminami. Może będziecie prezentem świątyni, może sannyasinami, kto wie, ale zdecydowanie powinniście próbować nauczyć się, jak kochać Boga. Dziękuję, że nas tu zabrałeś. Po tylu latach przyjeżdżania na Węgry do Bułgarii,
Wreszcie znaleźliśmy się w tym pięknym miejscu, tak blisko Sofii. To niewiarygodne. To jest rzut beretem od Sofii.